I manyczku, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was na torach tutaj serdecznie. I pewnie dzisiaj mam nadzieję, że ruszymy w końcu z koleją. W ogóle to tutaj takie krzywe te tory trochę tutaj, że tu się pociąg wykolei, panie kochany. Tutaj też tak. A jak się przybliży, to może troszkę krzywo widać, no trudno. Na czym to my skończyliśmy tutaj, proszę państwa? Na próbie już robienia... Znaczy, może nawet nie próbie. Tutaj miały być kamienie. Tak, bo to miało być do produkcji cementu. No to kamieni to od razu. Cyk, 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 cyk. Tak, będą kamieni. Może też od razu sobie weźmy taśmociągi. Tak, cyk. To był... Taśmociąg chciałem tutaj, nie? Podłączyć, cyk. Tak. I co jest? Czy ja nie miałem jeszcze prądu tam zrobić gdzieś? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. A tu gdzieś... Tak, budowałem jeszcze tą. Generator na węgiel tutaj kolejny. Pamiętam. Jeszcze pamiętam. Będzie prąd. Będzie dużo prądu. Dawać. Ale czy ja mam... Nie, węgla cały czas mam pełno. Dobra, cyk. Elegancko. O, i cement. No, dla nas najważniejsze w tym momencie jest cement. Bo będziemy wszystko cementować. Wiesz, może z drugiej strony też tutaj jest dla nas ważne... ropa naftowa. Tu bym też postawił te pompy na ropę naftową, bo one nie wymagają też do obsługi jakby ludności. To możemy sobie po prostu postawiać. O, oil. A tu się tak głupio złożyło, że tu wszystko... A nie wiem, czy one wymagają też... Złożymy jedną. O, a tutaj to w ogóle jakbyśmy położyli... W ten sposób. Nie możemy w ten sposób? No nie możemy. A dobra, ale możemy tak na przykład, nie? Tu załapiemy już wszystkie trzy, cyk. Zróbmy, znaczy może nie, może nie musimy tych dróg robić, ale ja bym sobie zrobił tak dla samej kurtuazji, żeby było pięknie, nie? Tylko teraz nie widzę. A nie, potrzebują drogę, patrz. Już teraz widzę. To tak na razie. Jeden, co bym miał też zarzut do tej gry, to to, że jak macie ten dowolny styl, to wam nie pokazuje linii budynku. Nie, dopiero jak przerzucicie na ten normalny, na ten taki kwadratowy, to wtedy dopiero widzicie, jak trzeba ciągnąć tą drogę. Wiecie, nie, 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 nie. Jeszcze raz. Nie, nie, nie. To. Tyk. Aha. Teraz już nie widzę właśnie tego budynku. No, tu jest taki gnusik do tego. O. Cyk. 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 A cyk. A to pociągniemy tutaj. Ropa musi być. A? Mam tu nawet... Tak tą ścieżkę. O. To? Jest. 21 rok za nami. Państwo i panowie. Dobra, oto benzynka nam się buduje. Czy my mamy już wynaleziony ten diesel? O, to była róbka, nie? Róbkę, róbkę. Było palnie. Tu i tak, mamy. Petrorafinerię powinniśmy teraz wybudować. Zróbmy to. Będzie pewnie gdzieś w produkcji. Jest. Szkła nie mamy. To się wydobędzie.
Dobra. Zastanawiam tylko... No dobra, spróbujmy pożyć tutaj sobie rafinerię. Tak. Problemem jest na pewno szkło. No tutaj brakuje szkła. No właśnie. Gdzie my mamy w takim razie szkło? Produkowane. Będzie gdzieś w tamtą stronę. Tutaj gdzieś. Ja bym sobie ulepszył produkcję szkła. Tylko problem jest taka, że żeby zrobić produkcję szkła, ulepszyć, to ja też potrzebuję szkło. Zróbmy tak. Tutaj sobie przerzućmy na chwilę na szkło. Będę musiał poczekać na te szkło. Bo beton to już widzę, czy cement, to już widzę, że już w dużej ilości nam przyświeca. No i ten samouczek, za każdym razem on się włącza tutaj. To mnie to trochę tak irytuje. Ale może będziemy mogli zrobić sobie w końcu jakieś living quarter. Bo tam gdzieś szkło jest potrzebne? Nie. Stacket plus 60. Nie, ja bym taki zrobił najlepszy od razu, nie? Tyk. Budują. Bo szkła nie potrzeba akurat tam. O, mamy rafinerię. Oczywiście benzynka. Tyk, tyk, tyk. Proszę bardzo. Grupa odważnych, znaczy... No. Ej, czemu mi się to zrobiło teraz? Powiększyli pasek magazynu. Oj, to byśmy mogli teraz robić to w taki sposób. O, zwykłych mamy dużo. Widzę tych simple jedzonka. Może simple jedzonka to byśmy więcej zrobili do pakowania. Ej, dobra, powiększyli ten pasek. Bo widać, że słuchają ludności. Bo się potrzebowali. Tak, General Workshop jeszcze jedno położyć, powiedzmy. Te supplies też byśmy mogli położyć. No. Tego jeszcze nie robię. Ale dobra, no to tak, po kolei. Po kolei Production. General. Szkło też potrzebne. Chyba ich wszystkich, kurczę, mamusia nie kocha. Ale moglibyśmy zrobić tak, że zrobimy tutaj sobie tą lepszą do szkła. Tak, fabryczkę. Cyk. Cyk, 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 cyk. Tak. Pięknie, elegancko. Moglibyśmy też ulepszyć tutaj z piaskiem fabrykę, żeby od razu tego już, bo tutaj tylko piasek potrzebny, tak? Tak. No, no to tutaj będzie elegancko fabryczka. Dobra. Ryby nie ma. Ale powiedzmy, że co chwilę te ryby wchodzą. Byśmy sobie zmienili na coś innego, na przykład pieczarek mamy dużo. To możemy takie zrobić. Niech robią tego. Właśnie, bo tu nam to schodzi bardzo szybko. Benzynka. Benzynka się przerabia, widzę, cała od razu. Crude oil. A, tu mamy diesel. A, czekajcie, bo my też ciuchcie teraz mogliśmy puścić już chyba. Jest ciuchcia. Ona jedzie gdzieś? Ona pojechała już. Kurna. Nie wiem. Ma benzynkę. Widać jakoś na mapie, jak ona jedzie. Jeździ, patrzcie. O. Wiecie, bo zaraz będzie w stowcu. Czy ona tutaj gdzieś wraca? O! Jest ciuchcia! Ej, fajnie to wygląda. Ciuch, ciuch!
Podoba mi się, że tu można pociągi budować. W mało grach takich city builderowych jest możliwość, powiedzmy, budowy sieci kolejowej. No chyba, że to jest takie typowe do tych kolejowych rzeczy, nie? No ale zobaczcie, no elegancko. I ona przywozi z tych innych terenów tak towary. Tak to jest wymyślone. I proszę bardzo. Cyk. Będzie tu jakaś animacja, jak ktoś wyciągają. Ej, ale ja mam tylko jeden lokomotywę, czemu tu dwie są? Oszukują. Zobaczmy, jak to wygląda. Aha, on tutaj po prostu chwilę stoi. Na tym przyspieszonym. I później zaraz będzie ruszać dalej pewnie. Nie wiadomo. No, nie wiem, zablokowały się. Co on ma? Skóry. Skóry mi teraz też zaczęły rosnąć już. Mięso ryby. Niekoniecznie. Dobra, ale my nie o tym była mowa. Chciałem tutaj piasek, cyk, 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 cyk. Teraz mamy taśmociąg. Tak. Stąd. Robimy to w taki sposób. Cyk. Taki sposób. O, jak ładnie tutaj będzie. To sobie tak jakoś mądrze. O, jak? Mądrze? To chyba nie ja. Cyk. Podłączamy tutaj piasek. I powinny teraz nam też te szybciej produkować. Teraz piasku brakuje znowu. Tego mamy dużo, tego mamy, powiedzmy, piasku brakuje. Cze. Dlaczego ja tutaj mam ustawione? Nie, ja powinienem to mieć ustawione. No, co tu się dziwić, że mi piasku brakuje, jak ja tutaj ustawiłem glinę? No geniusz po prostu. Dobra, no nie powinno brakować piasku, jak tutaj będzie produkowana prawidłowa ta. Dobra. Dobra, no to teraz tak wygląda coraz to lepiej. A, i chciałem zrobić jeszcze workshopy, tak? General workshop. Cyk. Production. Cyk. General workshop. Tutaj sobie pierdykniemy. Uchami. Bo zobaczcie, ile my mamy tych. Tak. Jeszcze by się przydało jedzenie. Robić. Czemu tu zbudowałem taką obskurną? Coś tu mi nie pasuje. Aha, bo ja tutaj zbudowałem taką obskurną tą. Weźcie to ulepszcie. Co to ma być? No, nadal z tym szkłem. Chociaż nie, rośnie teraz to szkło. Dobra, to chyba na najlepszym. Jakby na najlepszej prostej jest, żeby. Żeby jednak pójść w dobrym kierunku. Dobra, kuchnię nam tutaj zbudujemy lepszą. To będą też więcej
Przygotowałem taką zwykłą kuchnię, musiałem taką zbudować oczywiście. Ale to też świadczy o tym, że ta gra myli tutaj czasami w niektórych momentach. W sensie myli tobie, jako graczowi, nie? Muchomorki. A może po prostu warzywka? Nie, dobra, weźmy sobie, bo tu mięsa mamy dużo. Tam wykorzystywał mięso przede wszystkim. Dobra, tutaj weźmy sobie puszkowane żarełko. Oczywiście tutaj chłopków. Cyk, cyk. Weźmy sobie też, puśćmy, żeby oni też się szkolili od razu. Cyk. Tak, w ten sposób. I Gedelar Workshop, bo ja chciałbym też robić te narzędzia. Supply te. A to też sobie odetniemy tutaj, nie? Żeby je mieć. Ubranka też średnio widzę. Te ubranka, nie? Może trochę mniej. Może będą trochę mniej zadowoleni, ale może trochę też... No tutaj też średnio z ubraniami. Oho! 600 populacji. Tam urosło. Jak w ogóle z... Aha, dobra, bo ja tutaj zajmuję dużo tym, a nie mają gdzie ludzie mieszkać, nie? A tutaj nie wyrobią. Czy nie ma jakichś lepszych teraz miejscówek do spania? Kultywacja to jest... O, to może być fajne, tylko wydobywałby wtedy dużo wody. Destylarnia lepsza, recykling. A, ale widzę, że też te pompy działają. Pompy wodne lepiej działają i pompy do ropy. To by było fajne. A tutaj też zaawansowane pompy do wody. Dobra, to może pierw to. Efektywność pompeczek trzeba zwiększyć. No i wyszkoleni. Cyk. Dawaj kolejnych od razu. Cyk. A ja bym tutaj pobudował im chyba trochę chałupek. Rezydencję. Chyba nie ma jeszcze taki na poziomie trzecim. Ale nie wiem, czy to dlatego, że gra nie przewiduje na razie w ogóle. I na poziomie trzecim, czy... Czy po prostu czegoś jeszcze nie mamy odkrytego, nie? To mi jest też akurat trudno powiedzieć. Muzyka jest po prostu w tej grze. To jest muzyka w tej grze, to jest takie kurde perełka tej gry. To muszę przyznać. Dobra. A ceski tam nie jęcz aż tak bardzo. Ceski, ceski. Nie roń łezki. Ła, skrzypce. Dramatyczna ta muzyka, ale to właśnie ma taka być, nie? Dobra, cyk. Cyk. Zobaczymy, jak to nam zbudują. Jak to będzie wyglądać. Jak tam żarełko? One no niby nie rośnie, niby rośnie czasami. Jest dobrze. Stal nam teraz strasznie pochłania, ale to może dlatego, że budowaliśmy. Dobra, i tu chcielibyśmy supplies'y. Cyk, 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 do roboty. Pakujcie supplies'y. Dobra. Jak to teraz właśnie, bo ja mam tylko tutaj zbudowane na razie tory. Czy jeszcze tutaj coś mogę zbudować? Już nic. Tak? No tu mamy co? Tu mamy wodę i cynę. To jest całkiem fajny teren, żeby zbudować też tory. W takim razie.
Tu mamy dużo wody i dużo irona. To też bym zbudował tory. A tu mamy dużo wody, drewna. Ja też bym od razu zbudował tory. To się będziemy ograniczać. Dobra, niech budują. Ten sposób. Czekajcie, a jak to jest tutaj? 60 ludzi, ale potrzebujemy tutaj też wodę w tym, czyli byśmy potrzebowali coś do wody. Seria tutaj. Nie. Najwięcej nam daje ventilation. Aha, tu każde coś, ale electricity mniej. Każde coś daje nam plus, ale też minus. Najmniej nam brakuje tutaj teraz żarcia. O, food. 25. Produkcja. Ja mam to chyba... A, tu jest plus 35, tylko że electricity też tutaj by wtedy było. Indoor farm. Trzeba jakoś to wszystko zbalansować, nie? Na pewno. Dobra, bym poszedł w to. Niech tam zbudują farmę wewnętrzną. Tak, żeby można było powiedzieć, że te wszystkie rzeczy tutaj będą się równoważyć, nie? Mam nadzieję. Trzeba by było zrobić. Mamy kolejnych wyszkolonych. Teraz kolejnych posłał na szkolenie. Dobra, podoba mi się to, że rozszerzyli ten pasek. Nie wiem, czy teraz jest tutaj wszystko. O, i mamy teraz destylarnie lepsze i też recykling. Recykling? Co nam daje w ogóle recykling? Gdzie to będzie? Maszynerie. Tu. Special structure in which wastewater is recycled with... A, czyli woda jest recyklowana. Czyli co, to nam da więcej wody? Jak to działa? Ja muszę to gdzieś stawiać na jakichś specjalnych polach, czy to po prostu byle gdzie? Byle gdzie chyba, nie? Byle stało. Dobra, to spróbujemy tutaj wcisnąć, bo tutaj mamy taki fajny miejsce takie jakby akurat na to. Tyk. Zobaczymy, jak tam wyjdzie. Rok 22 przeżyliśmy. Pakowanko, jedzonka. Gdzie jest to pakowane jedzenie tutaj teraz? Bo teraz jego nie widzę. Nie wiem. Trening zrobiony. Jeszcze wyszkolił. A chociaż mamy ich dużo. Ich mamy też sporo na razie. Dobra, na razie niech jeszcze tych wyszkoli. Dobra. Woda. A, czyli tu faktycznie też wodę robią. O, dobra, to mi się podoba. Ej, ten recykler to fajna sprawa. Plus zawsze dodatkowy efekt wody. Moglibyśmy nawet też pompeczki te poulepszyć tutaj. 60 mam jeszcze dużo. A, nie mogę. A nie mogę pompeczek, bo ja nie odkryłem tych tych. Ekaj, dobra, to pompeczki to my to jako następne, nie? Ulepszymy. U. Syk. Dobra, elegancko. Widzę, że szkło się unormowało. Piasek się unormował. Szkło się unormowało, jak tam polepszyłem tą. Dobra, teraz szkło to jest na plusie. Dużo. Teoretycznie można by było jeszcze tutaj kamieni też kupa. A jak wygląda tutaj? Moglibyśmy jeszcze na przykład... Aha, cegieł muszę robić tu.
Poproszę cegły teraz. A jak wygląda właśnie... Tego też mam sporo. Dobra. Cegiełki niech robią. Jak wygląda poziom pierwszy? A, to się dopiero buduje. Okej. To co, teraz pompeczki lepsze. Można też szklarnie. Podejrzewam, że szklarnie po prostu będą takim elementem, gdzie nie będziemy musieli stawiać w odpowiednim miejscu, a byle gdzie, żeby hodować, powiedzmy, dane rzeczy, nie? Piwerko. Może ulepszymy sobie piwerko. A, tylko my nie mamy machinery. Ja w ogóle odkryłem takie coś, żeby robić te machinery. Odkryłem. Ja mogę robić machinery. Ha! To jest pytanie. Raczej nie. General Workshop. I nawet to jest coś, co bym mógł robić. Dobra, no to teraz tak. Kolejne. Produkcja. Bo na dwójeczce chyba, nie? General Workshop. Nie będę tutaj było. I to w taki sposób. Wiesz co? A, tutaj narzędzia precyzyjne, których też nie mamy za... Nie, power toolsów nie mamy za dużo. Też tutaj produkowane. Ale stali w ogóle nam brakuje. Ale to nie wiem, czy przez budowanie... Stal potrzebuje węgla. A, to jest coś do zrobienia, czyli Metalworksy. Weźmy sobie taką postawę jeszcze większą, ten. Jeszcze więcej stali. Zmieszczę tutaj. Aha, bo tu jest cały czas ten taśmociąg. Dobra, nieważne. Cyk, cyk, cyk. Tu nie zmieszczę. O. Ja bym sobie jeszcze trochę stali, bo z tej stali to mi tak ubywa strasznie dużo. Cyk. Czy jeszcze będziemy szkolić? Na razie zostawmy tak jak... Albo szkolmy jeszcze tutaj o tych specjalistków. Dobrze. Cyk, cyk, cyk. Dobra, budujcie mi tu. Żeby zrobić lepszą już destylarnię, to potrzebuję już tych maszynowych rzeczy. A, ale to przecież tutaj gdzieś powinienem już też robić to. O, cyk. Jak nie ma prądu? Znowu mi prądu brakuje? No dobra. Że tutaj dużo węgla trzeba będzie. Dobra, tylko teraz tak. Gdzie było tutaj było, nie? I... Cool generator. A wzdłuż torów położymy. Cyk. Jeszcze zrobimy taką tutaj ścieżkę. Cyk. Cyk. O. Dobra. A to będzie tak. Machinery. Mordę jeża. A teraz już mam prąd. Kurde, te chyba wiatraki tak mi... Tam z węglem. Węgla mamy tyle, że z nas spokojnie zaspokaja to nas. Tak, zbudowali tutaj. Nie, tutaj. Jeszcze budują. O, lepsze pompy też mamy. Odkryte. Nie podoba im się coś. Nie podoba im się pogoda. I stracili humor na dalszą robotę. Trudno. Tutaj miała być stal. Cyk, cyk. Zapraszam ludzi do roboty. Training. O, tylko dwie się wyszkoliły? Mało. No dobra, na razie nam starszy, bo tak mniej więcej... Bym powiedział, już coraz mniej chłopków tych zwykłych mamy. To mi się nie podoba.
ale tak, postawcie mi tutaj kolejną fabrykę rundu. Dobra. No i elegancko. Już mamy kolejny prąd. Kolejne tutaj zasmradzanie. Ja bym chyba więcej też tych pociągów zrobił, bo ja tu mogę aż 4 zrobić, nie? Tylko one chyba stali też wymagały i motoru. Dobra. Syk. 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 Elegancko. Zróbmy wszystkie pociągi. Benzynki mamy, diesla. Jakkolwiek. Dobra. Ulepszone pompy. Tylko te chyba nie będę mógł. Te mogę do wody robić ulepszone. One gdzieś tutaj były. Tu chociażby jakaś jedna. Ej, ja w ogóle... Ja nie mam... kabli. Jak teraz widzę. Ale to nie wiem, czy na... Znowuż... Czy to po prostu do produkcji nie poszło dużo. Jak to wygląda? No tu poszło pewnie dużo do produkcji. Znaczy do budowy czegoś. Tych kabli to też, no... Nie jest jakiś szał. Może kolejną tą Metalworksa położyć do kabli produkcji. Tak, no nie, to ciągle widzę, że oni rosną. Mamy produkcję. Tego mamy pełno. O te sztaby to się nie muszę martwić. Sztaby... Chodzi mi o sztaby... miedzi. Cooper. O to się w ogóle nie mogę, nie muszę martwić, bo z tego co wiem, to tam miałem sporo... Może jakichś lepszych pieców też zrobić? Nie mogę przy tych lepszych tego? A nie, to sztaby tutaj. A nie, ale to jest spelter, to jest ten lepszy. Tak, kabelki. Zapraszam. Ludzi do czepania kabelków. Teraz tak. Ja bym chciał to ulepszyć. Potrzebuję kabli, potrzebuję stali, potrzebuję maszynerii. To wszystko jest do zrobienia. O, grupa tych ludków. Zapraszam. Właśnie, jak w ogóle z... Wasze, no trochę więcej macie, ale... Ale nie jest to jakieś fajne też. No muszę sporo stawić domków. Na pewno. Tak. Tutaj zmieszczę jeszcze. Residencien. Nie zmieszczę tutaj dwóch. Jasno tutaj jest. O. Tu? Mieszczę, no. To mnie tutaj. Jakaś kopalnia by pewnie mogła być. Z tej strony mogłem jeszcze, nie? Położyć. U. Tak.
Tak. Budujemy osiedle domków rekreacyjnych. Nawet robił takie. O. Cyk. Dobra. 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 Security w ogóle nie mam, ale to chyba jeszcze w ogóle nie odkryłem nic, co by mogło być security. Chyba. Dobra, mamy też zbudowaną część z żarełkiem. Też to te żarełko jest jakimś ekstra. Dobra, ale jest na plusie na razie. Electricity. To jest coś, co mamy najwięcej na minusie w tym momencie. Plus 45. Wentylacja. No to być no zbudowali tylko maszynerii tutaj, dobra. Not enough resources. Aha, to ja muszę mieć od razu te wszystkie rzeczy. A, dobrze, dobrze. Czy ja tutaj widzę maszynerię gdzieś? Tak średnio. Średnio na jezie. Jakbym tutaj zamiast tych zwykłych żarełek dał produkt. Machinery. Okej. Okay. Powiększyli ten pasek, ale też jeszcze nie mieści się jakby wszystko, nie? Właśnie, maszynery, to dla nas jest bardzo ważne. Będzie. Ciągi jeżdżą. From the people. O, jakieś przeznaczenie złe. We think this is the end of the road. Koniec drogi. Czyli co muszę przygotować? Co? Jak koniec drogi? Przecież jeszcze bunkru nie zrobiłem. A ta maszyneria tam rośnie. Kable to pomału rosną. Kurde, kable to byśmy mogli naprawdę napierdzielać więcej. Tylko potrzebujemy więcej w takim razie produkcji. Metalworksów, nie? I więcej tutaj produkcji właśnie typowo kabli. Zmieszczę tu? O, zmieszczę. Nie? Zmieszczę. Będzie się liczyło jako ten? Droga? I że tak. Ready for barter. Nie, dziękuję. Też brąz. Ja mam sztaby brązu. Mam tutaj. Na plusie, dobra. Niech nam zbudują tutaj cegły. Cegły to jest też, co byśmy mogli sobie ulepszyć. Produkcję cegieł. No nie, no to, czy kurde, zawsze musi pierdyknąć w kuchnię? To chyba do tych zwykłych zupek, no. Rebuild. Do tych zwykłych zupek nam pierdyknęło. Tu.
chyba. Szybciej rozbuduję, bo ja później, jak ja odejdę od tego, to ja później zapomnę, że ja tutaj miałem cokolwiek zrobić, nie? Maszyneria rośnie, kabelki... Powiedzmy, że rosną. Dawaj. Rozbudowuj. Odbudowuj kuchnię. A, tylko szkoda, że tutaj nie pamięta, co było. O, z samego mięcha. A cmentarz? Jeszcze. Trochę. Mógłbym też... Ale on stali znowu. Jak tam stal właśnie? Rośnie stal? No niby rośnie. Niby nie rośnie. Tutaj po prostu damy kabelki. Elegancko. No i te kabelki tu już tam od razu rosną. Stali też dużo potrzebuje. Jak widać. Jak to wygląda? Sieć pociągów. Proszę bardzo. Podoba mi się. A ja mogę też wszędzie tutaj jeszcze dorzucić ludka jednego. Tam, gdzie pociąg jeździ. Okej. Okay. Tutaj co była? Woda? Wody też byśmy mogli sobie zwiększyć produkcję. Mamy same iron. Drewno Cooper. Woda iron. A tu już drugi... ten, zbiłem pociąg, nie? I tu jeszcze możemy też... przecież odkrywać dalsze tereny. Iron... A, tutaj w ogóle to mam takie... puste tereny. A i też. Jak to wygląda? Maszyneria nam rośnie, kabelki nam bardzo dobrze teraz rosną. Cementu to chyba też mamy kupić, bo cały czas... Aha, cementu to mamy w ciul. Jeszcze trochę. Moglibyśmy tak naprawdę zrobić teraz prąd. To, tyk. Niech nam robią prąd. Niech nam przygotowują nasz bunkier. Rok 20, tam któryś. Kolejny. Start a complete. Nie. Drugie piętro do bunkra jeszcze. Ja pierwszego nie skończyłem, a co dopiero drugie się tam martwić. Jak tam w ogóle teraz i o, 100% mają, 100% mają, dobra. Czyli teraz mieszkania, wszyscy są zadowoleni. Tu nawet są dwa jeszcze takie opuszczone. Dobra. Jakoś to przynajmniej uspokoiłem. Moglibyśmy szklarnię odkryć. Albo... No to już jest koniec tak naprawdę. Szklarnię. Ukończymy pomału grę tak naprawdę z tego co widzę. I nie wiem czy ta gra się jakiś ma... taki faktyczny koniec? O i byśmy może mogli wtedy... A tylko maszynerii nie mamy. To tam jak tam? Kłóciki? Nic nie znaleźliście. No to się tam... My nie mamy zboża! Może też szklarnie, bo właśnie tam dadzą jakieś zboże. Właśnie, my też nie znajdujemy jakichś terenów uprawnych, powiedzmy, na tym mapie. Moglibyśmy na przykład tutaj jakąś łąki czy coś, lowlandy czy coś wykorzystać jako po prostu też moim zdaniem tereny pod raw food. No właśnie.
Jakbym tak zaczął budować też tutaj, powiedzmy, szklarnię. Chcę zobaczyć, jak to będzie działać. Mam na to materiały. Bo może tutaj właśnie będę mógł też zboże. Też pod szklarnią zboże trochę głupie by było. Może te. Vegetable. Czy ja potrzebuję vegetable? Ja potrzebuję w dużej mierze te. O, właśnie. Zbóźni. Zobaczmy. Nie. Czyli tak, vegetable tutaj mogę na przykład. Ale też ziółka mogę. Których ile mamy? Nie wiem, ile mam. Nie widzę tutaj nigdzie. Ziółek ma też mamy dużo. A, ale tutaj będę mógł... No dobra, tylko że to mogę bez konsekwencji wszędzie kłaść, nie? A farmy... Tak, nie za bardzo. Produkcja... Nie mamy tych kleju. Znaczy, w sensie... Byśmy ulepszyli to. Produkcję gliny. No na razie powiedzmy, że nie będzie, ale no... Chyba, że... Tu byśmy jeszcze też zrobili sobie klej. Bo z drugiej strony... A możemy też wysłać może na szkolenie piątkę, cyk. Bo mam dużo tych świeżaków. Z drugiej strony... Trzeba było ulepszać pomału te wszystkie rzeczy. No, stali i usiedli. To trochę mamy... No, cały czas budujemy też z tą stalą, tak? Więc to też tam ciągle schodzi. Widzę, że ubrania też ciągle nam schodzą. To mi się zbudowało? Nie. Nie do końca. Kamieni. No, ironu mamy dużo. Ironu to możemy sobie dać spokój. Będę sobie wziął statystykę. Klej. Trening wyszkolony. To bym piąteczkę teraz poszwał tutaj. Cyk. Dobra. Wy produkujcie tu. Klej. Powinni teraz przypierdzielić nam, nie? Tą produkcją. Tak. Teraz moglibyśmy jeszcze kolejną farmę wtedy położyć. Może tu. A, połóżmy sobie tutaj kolejną w rządku. A może być tu. Tyk. Droga. Nie, bo tania. Ale suchar. No i tu bym sobie kolejną jeszcze zrobił farmę na zboże, żeby tego zboża faktycznie mieć. Już teraz mam pełny magazyn. Problem chyba jest gdzie indziej. Problem jest tutaj bardziej chyba w... pojemności tego zboża. Więcej na magazynie powinienem go mieć. Bo przez zimę ono się nie produkuje, nie? Ja widzę, że też, że nowy magazyn trzeba by było położyć po prostu też. Oho! Tu nie mam prędu. Wszystkie te? Czekaj, co tu się stanęło?
To tak nagle spadło. Może te wiatraki nie działają teraz. Ready for barter. Hello, my friend. I thank you. I don't have any for me trade towaren. You know what I mean? Węgla też tam. Przychodź. Węgiel. Czy my mieliśmy gdzieś tutaj jakiś węgiel jeszcze? Bo ty wybudowujemy tinę, tarner. Ale tak ogólnie to my możemy jeszcze kombinować i zbudować jakieś gdzieś kopalnie indziej. Dobra, ale to trzeba będzie się nad tym zastanowić później. Bo węgiel nam strasznie znika, widzę w tym momencie. Farmę. A czy my mamy gdzieś tutaj węgiel w dobycie? Tutaj na przykład, nie? Ale tutaj już mamy maksa. My mieliśmy gdzieś jeszcze węgiel. Znaczy do tych terenów, gdzie nie zaglądałem, to jeszcze nie wiadomo jakie też surowce, nie? Iron akurat. Super. Tu wygląda jak węgiel. Tyk. Tyk, tyk. No i go nie mogę tutaj. A może ja potrzebuję zrobić tory tu, żeby były połączone i dopiero później tutaj te tory. Tak na to wygląda, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Moje mile państwo. O, mamy na plusik przynajmniej teraz prąd. Na tym sobie skończymy dzisiejszy odcinek, gdzie kolej przyszła, kolej na kolej. I zobaczymy co dalej, bo powoli nam się ten bunkier buduje. Mamy już żywność, powiedzmy, elektryczność, wodę trzeba by było. Może od razu, ja nie mam tyle, widzę. Wodę potrzebowalibyśmy co najmniej tą. Electricity mamy na plusie, tak. Zbierać tylko stal i wtedy byśmy sobie tą zrobili underground podziemną studnię. Tymczasem, no też tutaj brakuje ciągle tych do wydobycia, ale to już na to nic nie poradzę, bo więcej nie mamy złoża ropy naftowej, chyba że jeszcze gdzieś znajdziemy. O, to jest pytanie. A kto pyta, ten błądzi. To by było gdzieś tu. Oil pump. No i właśnie, tylko mamy tutaj, nie? Ten teren z oilem. No właśnie. Może więcej pompek tutaj zrobić. Może to by coś dało. Ciekawy jestem, czy faktycznie zbudowanie większej ilości pomp powoduje, że będę więcej po prostu tej ropy wydobywał. To zobaczymy w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Tylko dajcie mi tu jeszcze cyk, tyk. Gdzie później węgiel stąd. Nara.